Cześć, tu Grzesiek. Jestem dzisiaj w nietypowym miejscu. Trail Brades Toscany, Massa Maritima, Monte Arsenti. To rower w ogóle nie na miejscu tutaj, bo to rock rider, taki sam jak w Pucharze Świata, na najnowszym zawieszeniu Manitou R. R8 Pro. Bardzo, było R7, to jest R8, odchudzona wersja, do tego odpowiednio tłumik i cała możliwa regulacja. Widzicie tutaj zdjęcia akcji na typowych trasach enduro. Z tą geometrią oczywiście łatwo nie jest, ale samo zawieszenie działa tak jak trzeba. To znaczy, pomimo niewielkiego skoku, a mamy tu w tej chwili 120 mm, radzi sobie. Chyba najważniejsze jest to, że nie jest typowo twarde jak w typowym rowerze cross country, tak jak to zwykle bywa, czyli brutal, ale ogarnia cały zakres, to znaczy w środku ugięcia nadal działa. No, mój rower jest prawie gotowy, ciśnienie właściwie ustawione, dwóch mechaników jak w Pucharze Świata, proszę Państwa, co to się będzie działo? Wysokość siodła jeszcze tylko, teraz będę gotowy. Dla typowych rowerów XC charakterystyczne jest to, że są bardzo progresywne zawieszenia, to znaczy na początku coś tam się ugina, a później przestaje. Tu jest inaczej. Tutaj mamy cały czas pracujące zawieszenie, wykorzystanie skoku. Ten rower pływa bardziej niż zazwyczaj cross country, co oznacza mniejsze zmęczenie. Do tego oczywiście jest manetka, blokada, są stopnie odpowiednie, jest zintegrowana manetka także do sztycy tej samej firmy Manitou. Dostajemy komplet. To, że to jest w Rock Riderze, jest super, bo powinno być w dobrej cenie. Nie wiem, ile jeszcze to kosztuje, nie wiem jak z dostępnością, ale zdecydowanie warto się zainteresować. Widelec w dodatku ma bardzo proste możliwości regulacji skoku od 80 do 120. Można to samemu zrobić w domu. Tak samo bardzo prosty jest serwis. Popularyzacja cross country? Jak najbardziej tak. Demokratyzacja sportu? Tak. Nic dziwnego, że Decathlon wziął się za współpracę z Manitou, bo hasło demokratyzacji sportu to właśnie Decathlon. Proszę bardzo, Rock Rider jak żywy, ja też żywy. Dzięki.